Dobry Boże, nie wiem, jak mam się modlić. Jehowo, w imię Jezusa, proszę, dopomóż mi. Byłem jak Nikodem, surowy i wierny prawu. Lecz czuję dzisiaj pustkę. Jezu, chcę Cię poznać tak jak Joe, jak przyjaciela. Proszę, wybacz mi te lata spędzone w służbie fałszywej religii, gdy wierzyłem, że służę Tobie. Chcę się ponownie narodzić i żyć w Królestwie Bożym. Pragnę być z Tobą, Boże, na ziemi czy w niebie. Przyjmę Cię jako Zbawiciela. Proszę, przyjdź do mojego serca i umysłu i pomóż mi służyć. Pomóż mi służyć Ci od tej chwili. Amen. Gdzie byłeś, Leo? A w okolicy. Ciebie też nie było? Dokąd poszłaś? Byłam u Beth. A ja poszedłem do Joe. Rozmawialiśmy. Ja też rozmawiałam z Beth. Poprosiłam dziś Chrystusa, aby przebaczył mi winę. Czuję się znacznie lepiej. Ja też tak uczyniłem. I też czuję się lepiej. No dobrze. Myślę, że poczyniliśmy postępy w piśmie pożegnalnym do zgromadzenia. Czy to są właśnie sprawy, o których chcieliście napisać? Tak, dobrze to ująłeś. Po pierwsze, wszystkie kłamstwa, jakie zgromadzenie głosiło przez lata, aby ukryć swoje fałszywe proroctwa i zmiany doktryny. Po drugie, praktyka wykluczania nie opierająca się na piśmie i wrogość, z jaką traktuje się jej ofiary. Mogę to sam potwierdzić. Po trzecie, fałszywa interpretacja niezwiązanych cytatów dotyczących transfuzji krwi, co przyniosło wiele ofiar śmiertelnych. Po czwarte, pozbawianie wyznawców osobistych więzi z Jezusem Chrystusem poprzez narzucanie pośrednictwa strażnicy. Nie można służyć zarazem Jezusowi i strażnicy. Wiesz, zamierzam jeszcze dodać po piąte, skoro mam możliwość obnażyć praktykę wychowywania dzieci świadków Jehowy. Mówi się im, aby kłamały nawet pod przysięgą. Nie mógłbym tego przemilczeć. Jak mogliśmy z Martą w ogóle uwierzyć, że ta religia pochodzi od Boga? Wyobrażam sobie, co czujesz, Leo. Poświęciłem zgromadzeniu rok, a ty i Marta oddaliście mu całe życie. Byliście wciąż tak zajęci, że nie mieliście kiedy pomyśleć o sobie. Przez całe lata uwijaliśmy się jak w ukropie. Zamierzam przyłożyć się do tego listu pożegnalnego. Twój był niezły, ale nie dołączyłeś do niego dosyć kserokopii. Mój będzie najgrubszy ze wszystkich, jakie widziałem. Kiedy już będzie po wszystkim, pojedziemy z Martą do Maryland i zostaniemy tam, aż do przyjścia na świat naszego wnuczka. Nie mógłbym chyba być szczęśliwszy. Oto odpowiedź na moje modlitwy. Wczoraj osobiście doręczyłem nasz list pożegnalny zgromadzeniu strażnicy. Naprawdę? A potem poszliśmy z Martą na odświętną kolację. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że razem odeszliśmy i nadal mamy siebie. Wiemy, że Pan obdarzy nas nowymi przyjaciółmi, kiedy ci, których mieliśmy, nas opuszczą. Wręczyłem kopię listu siostrze Beagle. Ona lubi pierwsze roznosić plotki. Dziękujemy Bogu za was, Beth i Joe, naszych pierwszych przyjaciół chrześcijan. Otworzyliście nam oczy. No cóż, pora ruszać w naszą pierwszą wakacyjną podróż w życiu. No tak, wszystkie urlopy spędzaliśmy dotąd pracując na zjazdach zgromadzenia.
A u celu podróży spotykamy się z Marilyn i Tomem. Nigdy nie byliśmy tacy szczęśliwi. I pomyśleć, tyle lat w służbie fałszywej religii. Dziękuję Bogu, że nie jest za późno, aby się poprawić i spędzić resztę życia w służbie Panu. Szczęśliwej podróży. Dziękuję. Jestem bardzo rad. Bawcie się dobrze. Banda odstępców. Dystrybucja, opracowanie i wykonanie kopii Hagi Film i Wideo Wrocław, ulica Buforowa 4. Tekst polski Augustyn Dobrzański.